Witam serdecznie na kanale Galerii Polish Art and Design. Mam ogromny zaszczyt przedstawić, ale w zasadzie nie powinnam być przedstawić, bo przecież wszystkim jest znany, wspaniały artysta, niesamowita postać, Dariusz Milicki. Witam, witam, miło mi. Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się podjąć współpracę z naszą galerią i rozpocząć ją udziałem w piątym weekendzie ze sztuką w Krakowie. Dzięki serdeczne. Bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać osobiście i że będziemy wspólnie działali. Sama przyjemność. Przecież po to człowiek... Dożyłem już takiego czasu, że już się nie trzeba za bary brać. Nie trzeba sobie nic udowadniać ani to, tylko po prostu się bawić tym, kokosić się i po prostu sama radocha przewieźć, wyjść z pracowni, nie? Jesteście jakby takim pretekstem do wyjścia z pracowni, do spojrzenia na Kraków, na powiedzmy, a za chwilę może i na Warszawę, i na inną okolicę. Także absolutnie jestem na takim etapie. No i jakby jestem podobnie grzeczny i podobnie uprzejmy, jak wy jesteście, bo do tej pory to bym na pewno tu pijany wszedł i tak dalej. Także cieszę się, że dożyliśmy takiego czasu, że możemy po prostu sobie tutaj, kurczę, się tego... Ja też bardzo się cieszę. A zechciałbyś tak się trochę cofnąć w czasie, powiedzieć, jak się w ogóle zaczęła przygoda z malarstwem? Jak to wszystko się zaczęło? Długa, długa droga, jak to w skrócie, to nie wiem. Bardzo długa. Ja po prostu jako dzieciątko w tym roku sobie tak policzyłem, że mam 50 lat malowania, nie? To jest obrazach. Tak, pretekst. Nasza tak. Wystawa wspólna, którą zorganizujemy, powinna w takim razie tak. To jest już taka okrągła rocznica. Tak, tym bardziej, że mamy kilka obrazów, które kupiłem gdzieś w internecie od ludzi, którzy gdzieś skradli te obrazy gdzieś w szkole podstawowej, w której zrobiłem wystawę i tak dalej. Także nie, no mam po prostu jakiś ślad, nie, swojego dziecinnego malowania, aczkolwiek byłem bardzo napalony, byłem bardzo przewrażliwionym dzieciakiem i byłem bardzo zorientowany, bo mój brat starszy, Bogdan Miliński, malował, nie? I on po prostu, ja nie tak, że sobie nagle wystrzeliłem jakaś eureka. Chodzi o to, że po prostu widziałem, że on tam się szamotał, tak, że dostawał jakiś tam szał nad obrazami, bo był dziwny i jakby dożył jeszcze większego dziwa, nie? I tego. W każdym razie resztki farb, które porzucił czy coś, wszystko jasnego. W ogóle to piękna przygoda, napisałem książkę na temat swojego takiego jakby życia i pod tytułem Urodzony na cmentarzu. I tam opisałem, na szczęście jeszcze pamiętałem kilka lat temu, teraz już wszystko się gdzieś zatraca, opisałem całe to właśnie dziecinne malowanie, że u mnie kolorami były kolory laperii w szkole podstawowej. To jest w ogóle, jak tak sobie myślę, to jest świetny scenariusz do filmu, nie? I nawet malec się coś się tam przymierzał kiedyś do zrobienia i na pewno zrobię, jak umrę, bo tak naprawdę taki powiedzmy, to jest taki żywot powojennego chłopca, taki trochę właśnie Tomek Sawyer, nie? I po prostu ja nagle, który w czasie szkoły uchyla sobie, przymyka tylko okienko w piwnicy, w szkole, bo jest malowanie szkoły i po prostu w nocy włamuje się do tej szkoły z kumplem moim największym i po prostu przez malutkie okieneczko, a byłem bardzo chudy, bo z krainy nędza pochodzę, z bieda była w domu jak cholera i po prostu i to wszystko pomagało, nie, mojemu, że i ukradłem farby, ukradłem farby te właśnie lamperyjne, białe, szare, czarne, brązowe od podłóg jakiś i po prostu kradłem te farby, zresztą wtedy tak jakoś nie było to złodziejstwem nigdy, ja bynajmniej tak pojmowałem, że jeżeli się po prostu w restauracji odbywał jakaś impreza i na okienku zostawił ktoś torta, żeby chłodny był, bo przecież lodówek nie było, tak jak się dzisiaj komuś wydaje, tylko okienko było, no to Daruś po prostu tego torta haps z kumplami i wpieprzaliśmy gdzieś w trawie, w krzakach po prostu, bo nas było dziewięć, bo nas było tak siedmioro, nie, w rodzinie, tak, i była nędza. I ojciec, kurczę, to
takie powojenne, gówniane czasy. I ojciec po prostu chlał, oni wszyscy, nie wiem, ze szczęścia, czy z czego, czy z takiego głupiego jakby charakteru, a matula na tarze, gdzieś po jakichś ludziach, po księdzach, po tym. Dlatego te moje obrazy, ktoś dzisiaj pytał jakiś, skąd się tematy biorą, z życia. Przecież jako gówniarz chodziłem z matką z koszami, pomagałem jej, kurde, na strych, szafgoczów, kościoły. Przecież te kościoły miały herby, cuda i to się kosiło, kurde. I w ogóle się cały czas żyło w jakichś takich ponadzmysłowych jakichś światach i wyobraźni. Ale dziecka. Twoja wyobraźnia jest otwarta, bo jednak robisz tak różnorodne rzeczy, angażujesz społeczność lokalną, tworzysz... Teraz to, ale bo to łatwizna jest, nie? Że jak nie robić na przykład... Nie, łatwizna, bo po prostu jeżeli żyjesz na wsi, przywłaszczyłem sobie Pławną jako swoją taką wioseczkę i pozwolono mi tam, jakby to ja se sam to jakby wymyśliłem, bo wychlałem z nimi kilka beczek piwa, zapuściłem korzenie, musiałem się z tą społecznością, która jak widzi takiego kolorowego cudaka, to myśli, że to jakiś hippie, narkoman, jakiś dziwolog, nie? Zaraz pojedzie i się nad pojedzie. Tak, a ja po prostu im udowodniłem, że to ma sens. Że po prostu zajmę się dziećmi, robimy 25 lat jakby paczki dla dzieci i dużo, dużo innych tam rzeczy. Tak, najbardziej. Nie no, grupa Pławna dzielić tam, a później po prostu z nudów, no takie paczki to się same robią. Właśnie to nie tak, że tam ktoś się... No tak, to się kto nie da, małżonka, co ona, niech się cieszy, że po prostu, że jej pozwoliłem pracować przy tym. To po prostu jest to naprawdę, ludzie się, nasi znajomi, bo to łatwizna jest być dobrym. To jest takie fajne sobie założyć, czy mogę założyć na przykład kombinezon dobrego człowieka, to ja powiem, nie, spieprzaj, ty ten kombinezon se utkaj sobie, a nie wskakujesz w mój kombinezon. Autorem tych pomysłów, twórcą, wykonawcą, artystykiem, to wszystko cały czas telewizji. Nic to nie tego, jeżeli namalujesz obraz, wstajesz o 5 rano, a ja jestem dziwolągiem, bo wstaję o 5 rano i do 22 zasuwam. Jeżeli zrobisz jeden obraz, dwa, różnie, ja nie robię jak jakiś miesiącami, jak jakiś nihilistyczny, jakiś jak hipochondryk artysta, tylko jestem zuchem, ja jestem po prostu barbarzyńcą, jeżeli ja mam w sobie coś do wypowiedzenia. To ja się z tym nie snuję i nie opowiadam ludziom, że ja mam, wiesz, pomysł zbudować sobie zamek legend śląskich, czy coś tam. Nie, ja po prostu to robię i od razu na drugi dzień już koparki zasuwają, bo ja to przeżywam. Ja uwielbiam, jeżeli coś mi do łba wpadnie, nawet coś absurdalnego jak Arka Nowego, to skąd nagle na takim zadupiu, ale jak patrzysz na górę i na tej górze, no i co, domki trzy po stawię, bo tam przecież można było 3 domki opylić to i byłbym bogaty, nie? Po prostu. Ale jest to imponująca budowla. No, a tu sobie penetrujesz, walisz, nie mając, nie będąc ani konstruktorem, ani architektem, ani po prostu nie mając wiedzy, patrząc tylko na otaczający ci świat, jak stodoły są budowane niemieckie, jak i nie rozwalają się na wietrze, jakby nie jednemu przyszło do łba, że to jak przyjdzie i to rozwali. Setki lat to przetrzymało i jakoś nie rozwalił. To po prostu są tam sposoby, systemy na łączenie drewna i tą całą cizielską robotę ze swoimi pracownikami, których mam zaprzyjaźnionych wręcz, ludzi bardzo pięknych, swojego Czesława mam i po prostu robimy podobnie i tą konstrukcja nagle 40 metrów długa łajba i po prostu jeszcze te wszystkie burty zrobić, a ja to wszystko sam sobie wykombinowałem w porozumieniu oczywiście ze swoim majstrem i tego i nagle stoi potężna łajba jak świątynia i w środku tam są relikwie, krucyfiksy, wymodlone rzeczy. Ja po prostu w pewnym momencie przestałem tam chodzić, żeby tego nie banalizować, żeby to nie było tego. Tak, że to w ogóle to jest jakaś, ja nie jestem jakimś takim grzecznym i takim bogobojnym bardzo ludkiem. Ja jestem w wieku, gdzie mam dużo pytań i bardzo mnie to wszystko, to nie. Ja stanąłem w pewnym momencie ze sztandarem na środku drogi i stoję jak dupa wołowa, a cała procesja, cała ta ludowość poszła sobie do przodu.
przodu. Oni idą, wierząc i tak dalej, a ja po prostu zaczynam mieć problemy z tym, będąc bardzo jakby miłującym i po prostu i szukaj poszukujący dobra, nie? I tego. Moglibyśmy wrócić do tego kontrowersyjnego tytułu twojej biografii, Urodzony na cmentarzu. Powiedziałeś, że cmentarze nazywasz po prostu te po niemieckie. Tak, ta cała ziemia, historia, tak. No tak, oczywiście, przecież tam wszystko jest kultura, cała niemiecka, wszystko to cmentarzysko. My w grobowcach żeśmy sobie robili takie bunkry, nie? I z tych grobowców najpierw wypieprzaliśmy nieboszczyków, po prostu tak, tak, to było wszystko. Ale to tak jak, mówię, tak jak Tomek Sawyer, nie? Z jakimiś zdechłymi szczurami, z takimi sytuacjami. Dzisiaj to w ogóle trudno zrozumieć, dzisiaj trudno w ogóle, bo mnie zamknęli dziesięciokrotnie. Jak w ogóle można było żyć w takich dziwach? Naprawdę, dzisiaj ludzie nie kupują tego, a młodzi absolutnie, jak wejść do grobowca, tam już nie mówię, że straszy, że wieczorem, że coś, że te czaszki są w domu, gdzieś, w pracowni tak, później miałem. Tak, przygodę we krwi po prostu. No, to jest w ogóle, to są w ogóle czasy, za które jeszcze na pewno też zapłacę, kurczę, za barbarzyństwo i za ten, ale nieważne, no po prostu wszystkiego się... Brać jakąś odpowiedzialność, kiedy się było tak, 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 tak. Dzwonnice kościelne, jakieś tam, nie, to w ogóle poszukiwanie skarbów, ale pistolety, które człowiek miał. Znając więcej twoje życie i twoje historie, to się faktycznie wydaje oczywiste, że te historie gdzieś żyją w tobie. Tak, że tak. To nie jest tak, że siadasz, wymyślasz, tak teraz masz problem z inspiracją, tylko po prostu to wszystko, ale to jest fantastyczne, że my możemy zobaczyć, jak to życie wygląda, jesteś głęboko zainteresowany dawnymi wiekami, tak dawnymi tradycjami. Tak, tak, w ogóle mam takie jakieś skrzywienie, że po prostu, że bo tak porównuje się to malarstwo do Bruegla, do Boscha, no ale do Boscha dlatego, bo ktoś jajko zobaczył, a gdzieś u Boscha jajko było. To też taka pieprzona łatwizna i też mnie to wkurza. Wszyscy się starają troszeczkę ciebie gdzieś tam jakoś interpretować. Ale tu już nie chodzi o ciebie, przepiękna pani, bo ty po prostu to możesz wszystko. Ja przed tobą mówię tego. Pani tak po staropolsku, ale dziewczę drobnie to po prostu mówiłem, że powinnaś chodzić w ludowych ciuchach w ogóle, a nie chodzić w tych durnych ciuchach, tych miastowych. Jak wsiadę do płatnej, to porozmawiamy. No, cudo, to wtedy to ma największy sens, ale chodzi o to, że po prostu ludzie tak trochę nie wchodzą bardzo głęboko w temat, tylko płytko tak lizną. Jak zobaczą czapeczkę taką, którą ja sobie poszyłem, bo ja uwielbiam te, ja w teatrze u siebie w takich czapeczkach, w takich ciuchach chodziłem i po prostu jak zobaczą coś takiego, to ich od razu naprowadza. A jak jeszcze zobaczą wiatrak, które nie wiem, siedzą we mnie, jestem zbudowany z wiatraków. Sentowski Tomuś miałby problem, bo te swoje kobiety dekoracyjne, cudne, z głowami w jakieś tam księżycowe czapy, on by musiał wiatrakami i to by te śmigła poplątałyby się. Ja nawet nie mogę sobie takich rzeczy zrobić. Wiatraki na przykład, te flamandzkie pejzaże, to wszystko czuję bardzo i wyjątkowo. I żadne inne łachmany. Może poprzednie wcielenie. No tak, byłem szewcem i po prostu robiłem buty, naprawiałem. I dlatego sobie zrobiłem w Muzeum Szewca. Zbudowałem Muzeum Szewca, znaczy zbudowałem. Kupiłem dwa domy i po prostu w tych domach zrobiłem po masę, tysiące rekwizytów, ale przede wszystkim jest to dom szewca. Że i tego. I co? Bo zrobiłem postać takiego właśnie ciachającego, reperującego buty. No bo za Niemca tam był szef. A co cię napędza? Bo ty masz niesamowitą energię życiową. No, realizujesz te pomysły, to byś się chce, wstajesz rano, działasz, jesteś bardzo aktywny na plenerach, zresztą wiele plenerów sam zorganizowałeś, ale tam gdzie pojedziesz, działasz, tak? Robisz. Skąd bierzesz tą energię napędową? No z pazerności, tak, z pazerności do życia, do świata, do człowieka. Ja mam 7 łyżek takich 3-metrowych. Każdy ma swoją jakąś łyżkę i swoją przygodę. Ja po prostu do teatru akurat zrobiłem takich 7 łyżek. Oklejone są wierszami, jakimiś moimi rysunkami, szkicami i po prostu tworzą taki rodzaj kości, jakiejś po prostu tego, ale jak czerpiesz taką łychą, to po prostu musisz coś z tym zrobić, nie? I moje czerpanie, moje po prostu, moje wyjadanie świata jest właśnie takimi łychami, a nie taką jakąś łyżeczką i smakowaną. Ale to jest równowaga.
dlatego że ty, jeżeli czerpiesz, ale ty masę dajesz. No i właśnie to tak, dajesz, że przetransformujesz pewne rzeczy, pewne zatrzymujesz na siebie, a nadmiar takich różnego dobra, nawet nadmiar, oddajesz światu, który po prostu pięknieje. Nawet to, że po prostu budujesz jakieś parszywe miejsca. W ogóle wydawało mi się kiedyś, że jestem takim strażnikiem bajek i strażnikiem takiego poetyckiego, takiej poetyki świata. I po prostu i sobie latawce gdzieś z wierszami robiliśmy, i które gdzieś latały i gadały gdzieś tam, nie wiem, z chmurami. No właśnie, że jesteśmy, też napisałeś, popełniłeś parę tekstów dla muzyków. No tak, ale o tym to nie śmiało, póki jeszcze co, to nie śmiało, ale jedną rzecz, którą przypadkowy pielgrzym, którego zrobiłem dla papieża i papież sobie to czytał i dostałem pierwszą nagrodę, no to po prostu mówię, że od tego czasu i dostałem forsę jeszcze poważną, no mówię, to nie, to jestem po prostu poetą całą gębą, nie ma tutaj nie tego. Zresztą te obrazy są poetyckie, są tego, ja po prostu można by było wierszem jakby to samo opowiedzieć, nie? Także całe dzieciństwo, całe te wszystkie te, to był po prostu strych i okieneczko takie w dachu i po prostu tam gdzieś dzieciaki, moi kumple w piłkę grali, darli się, tak, a mnie tam nie było, nie? Ja nie byłem, nie uczestniczyłem, bardzo rzadko, a jeżeli już zszedłem na dół, bo naturalną swoją jakby taką siłą przychodziłem, to zawsze gdzieś mnie gonili, bo nie byłem taki wysportowany i taki tego, bo ja byłem cały czas gdzieś malowaniem, nie? Ja się w to wbiłem. Zobaczyłem, że to idzie do przodu, że to się rozrasta i że to pięknieje, że to nie jest takie, że ja sobie tam maluję tylko po prostu, że pewne rzeczy się, kurczę, fajnie... Tak, to masz wspaniała publiczność, bo uczestniczyłeś w ponad 250 wystawach. Tak, uczestniczyłem w indywidualnych wystaw, bo uczestniczyłem w jakichś 150 dodatkowych, ale a to są wystawy, to jest bardzo ważne, bo każdą z takich wystaw to trzeba po prostu zorganizować. To nie ma tak, że tego, że sobie ktoś przyjechał, zabrał obrazki i zaprosił mnie na wernisaż. To jest za każdym razem wyjazd w tą i z powrotem, bo trzeba i jeszcze raz po obrazy pojechać. Trzeba, musicie być stać na to, bo to już zaraz kosztuje 2-3 tysiące. To się tak zdaje. Trzeba mieć transport do dużych obrazów, na przykład jak nie przewieźć. Trzeba mieć transport i tak dalej. Tak samo jak z teatrem jeździłem, to mam, ja mam po prostu to zorganizowane. Mam transport do obrazów, do po prostu rekwizytów, do wszystkiego. Mam ludzi, którzy po prostu zawiozą, żeby nie tracić czasu. Mam syna, który się zajmuje rozłożeniem tego. To niby drobiazg, ale ja w tym czasie siedzę w pracowni i maluję i wygłupiam się i tam sobie coś eksperymentuję i wyciągam z jakiegoś takiego swojego świata, gdzie sam zadziwiony jestem i to jest najpiękniejsze. No jak? Mało? I dzisiaj, jako stary dziad, ja po prostu maluję obrazy i po prostu jestem podniecony, bo mi się udało taką wibrację jakiejś duszy, ducha swojego gdzieś odnaleźć. Taki ni to dziecko, ni to kobieta, ni to mężczyzna, ni to taki, kurczę... No właśnie, bo twoje prace są bardzo różnorodne, tutaj nie ma... Oczywiście są te postaci, jest ta stylistyka, ale każda obraz jest jakaś nowa odsłona, kolejne wersje, kolejne pomysły. Zewność na to, bo tak namalować to się już maluje, to się maluje i będzie się tak malować, ale jeszcze, to tak jakbyś powiedział, że jesteś utkany z dobra, ja jestem i ze zła, ja po prostu jestem tak i chciałbym do tej natury wchodzę i poznaję ją i czego ona barbarzyńska, ta moja, że nagle robi jakieś dzikusa, dziwo takie, bębniarza na przykład, dobosza, który ma bęben wielki, a w bębnie nie ma skóry, tylko są ludzie w środku. Jak zomowiec gra po prostu waląc po tych łbach. To jest po prostu dla mnie bardzo ostatni mój taki temat. Tak, ja po prostu jeszcze go nie skończyłem, a już go opchnąłem, ale dlatego go sprzedałem, bo po prostu bo pomyślałem, że i tak go muszę podejść do tego tematu i rozwinąć go, bo to jest świetny temat. Dobosz
który gada jakby bębni krzykiem ludzi, który głosem właśnie, ludzi, tak, którzy są we mnie. Tak, można spojrzeć na twoje obrazy. No tak, i tam prawda, ciekawa historyjka, ale zawsze można odnaleźć różne głębsze historie i tematy. I alegorie, i do życia, do śmierci, do sprawiedliwości, do zrozumienia przez innych. Tu jest bardzo dużo, trochę zabawowości. Bardzo dużo. Jednym słowem, nie jest źle. Nie jest źle. Po tylu latach malowania można powiedzieć, że nie jest źle, nie ma co narzekać. Chciałoby się być Andy Warholem czy Sasnalem? Ja? Na przykład ja jestem kasztanowo-żołędziowy ludek. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie, to się już nie wydarza, bo jestem już staroświecki. Ja nie mam po prostu natury takiego, że dam 3-4 kreski. Ja to poznałem, ja to znam. Ja znam malarstwo Berdyszaka, Jana Pamuły i tak dalej. Ja się na takich obrazach niby wychowałem, ale za każdym razem odrzucałem to, bo bardziej mi kręcił Duda Gracz i do niego lgnąłem do pracowni w Katowicach, niż do powiedzmy Jana Pamuły, u którego bywałem w Krakowie w pracowni jako pracownik Biura Wystaw Artystycznych. I moja akademia to jest ulica, a i przy okazji Biuro Wystaw Artystycznych, gdzie wszyscy ci ludzie, łącznie z Bakanowicz, Chojnacką, od tkami, od obrazów i Musiałowicza i wszyscy przyjeżdżali. Tak, opracowałeś BWA i miałeś okazję jeszcze jako młody chłopak już poznawać różnych fantastycznych artystów. To się tak. Za darmochę, że na przykład transportowałem obrazy Berdyszaka, to zaraz lądowałem gdzieś, powiedzmy, u niego w chacie. I po prostu pierwszy facet, który mi jeszcze jakąś forsę dał, pamiętam, później Duda Gracz i tego, i zastawałem u nich i coś, tak samo z Duda Graczem, ale z Musiałowiczem spałem u niego na przykład w pracowni i miałem okazję nasycić się tymi obrazami z przetrojów, od wojny, kurczę, do tych wszystkich kosmicznych jego obrazów i rozmawiać i oczywiście chwalić się swoim dorobkiem. I miałem tam jakieś zdjęcia, jakieś czarno-białe, dziadowskie i on mi tłumaczył, co ma sens, co nie ma sensu i tak dalej. Także to była akademia Szymona Kobylińskiego, który świetnie mnie po prostu naprowadzał. Także absolutnie pięknie i szybko gdzieś mi się udało gdzieś tam przewędrować. No. Ty jesteś tak kochanym i otwartym człowiekiem, że też oddać się serce, też dostawałeś od tych artystów. Tak, oczywiście. To po prostu, przede wszystkim byłem napaleńcem. Byłem tak napalony i byłem tak oddany, tak podniecony tym, że po prostu wyczuwali, że jestem zbzikowany, ale oddany temu. A nie tylko tak, że po co tego? Tylko jak widzieli rozjuszonego. Krwi masz malę. Tak. Tworzysz i. Teraz to już w ogóle, ja się budzę, a ja zasypiam, nie po to ja się kładę do łóżka, żeby sobie pospać, tylko po to, żeby jak najszybciej do rana, żeby wstać po prostu, żeby się obudzić, nie? I mieć ten etap za sobą. Nie znoszę, jedyna rzecz, której w życiu nie znoszę, to snu, nie? Bo co, prostu, bo to jest zastój dla ciebie? Nie, ale w ogóle, oczywista rzecz, no musisz mieć to paliwo, musisz, wiesz, odpocząć, bo fizyczność swoja. No, ale opowiadałeś ostatnio tutaj, jak jesteśmy teraz, że miałeś sen. Zobacz, jednak ta świadomość z podświadomością się łączą. No, to już jest inna sprawa. Pasę tego. Ja mam bardzo dużo dokumentacji, bo kiedyś też dawniej każde nasze działanie czy performance to po prostu to był skręcony. Zawsze gdzieś ta telewizja była, bo się niewiele działo. A później, kiedy się zaczęło dziać, to po prostu to przestali przyjeżdżać. Ja na przykład robiłem I ryby zakrzykną ogniem w Sobieszowie masę kupę lat temu. I w rzece, kurczę, i mało tego, że kiedy żeśmy wszystko wymyślali, kiedy ja robiłem scenariusz, to woda była taka płyciutka i można było sobie chodzić po tych kamykach, bo to wszystko ze Szklarskiej spływało, a jak już doszło do akcji, to woda była taka i trzeba było chodzić w takich kombinezonach
gumowych i z tymi rybami, kurczę, i z tymi obrazami, dziwami i tego, a na moście była publika i po prostu widownia i było cudo. Ja po prostu wszędzie się pchałem. Najpierw po prostu te działania takie teatru ulicznego, to po prostu najpierw to wszystko robiłem za swoją forsę. Trzeba było przetransportować obrazy. Tort żywiołów, to każdy z moich przyjaciół malował 12-metrowy obraz. To był z takich członów 3-metrowych, nie? I to trzeba było żukiem gdzieś dowieźć. To po prostu się z tych obrazów takiego tortu stworzyliście. Tak, a nie, tylko że to było tak, że po prostu 12 metrów woda, 12 i taki boks, nie? Taki boks po prostu i malowaliśmy go w różnych miejscach. Ja malowałem powietrze na lotnisku na Górze Szybowcowej, gdzie wiecznie bardzo, gdzie to wszystko szalało nam. Tak, to były tego. Ziemię Bajsarowicz malował pod chojnikiem w górach. Robiliśmy to autentycznie, ta naiwność w nas była, bo mogliśmy to zrobić sobie na podwórku u mnie w chacie i byłoby wszystko okej, bo wyobrażenie o ziemi, o powietrzu jakieś ktoś ma. Ale lepiej było, kiedy Karwecka Teresa malowała na Pilichowicach nad zaporą wody, gdzie ta woda szumi, gdzie jest potęga tej wody. I ona zasuwała, jakby nurkując co chwilę do tej wody i po prostu malowała taki 12-metrowy obraz, nie? Po prostu cztery takie duże formaty i 3-metrowe i to trzeba było przetransportować, później tych obrazów było masę i człowiek nie miał forsy, nie? I ja po prostu gdzieś wszystko finansowałem sam, bo mi do uma wpadały takie dziwa. Chciałem szokować ludzi, chciałem zachwycać. Bardzo mnie teatr uliczny pochłonął, bo u nas w Jeleniej Górze Obidniakowa, moja dzisiejsza przepiękna przyjaciółka, dyrektorka teatru Cypriana Kamila Norwida, po prostu ona zorganizowała fantastyczne teatry uliczne. Jak ja na to zobaczyłem, że takie instalacje, że ludzie pomalowani, że machy, że coś, że jakieś rekwizyty. To mnie tak rozkręciło, że ja po prostu z obrazu jakby te sceny niektóre, takie nadrealne, wyciągałem po prostu i robiłem. I zrobiłem tego masę, bardzo dużo, nie? No i tak trzeba było używać swojej forsy, a później powoli zaczęliśmy już jeździć za pieniądze, normalnie zarabiać forsę. Najpierw tak było, żeby koszta się pokryły, a później już normalnie graliśmy w godzinach, nie powiem, gwiazdy, ale zdarzało się, że w niektórych, jak w Suwałkach na przykład, i dostawaliśmy fajną forsę i zajmowaliśmy się, bo przecież teatr uliczny to jest też kupę pieniędzy na rekwizyty. Tam z 20 tysięcy to trzeba od razu przeznaczyć na budowę wielkich 8-metrowych lalek i tak dalej, które poruszane są 5 osobami na stalowych jakichś kołach i to wszystko zasuwa i tak, i robi jakiś prymitywny ruch, ale taki, ale z wdziękiem, nie? Że to wszystko się ruszało i bardziej jeszcze ci mięśniaki animujący taką wielką statyczną lalkę, która robi ręką tylko tak, albo tak, tego. Oni byli piękni i nie wiadomo było, czy na lalkę patrzeć, na efekt tego, czy na nich, kochasz którzy człowieka, się... Kochasz człowieka, każdy, można powiedzieć, centymetr jego z tkanki podskórnej, żyjesz. Nie no, przecież wiadomo. I niesamowicie też ty pomagałeś młodym osobom rozwijać swój talent. Tak, do dzisiaj tam mam takich ludzi, których jestem dla nich takim świeżym okiem też, nie? Niewielu ludzi tak sobie współpracuje, pomaga, naprowadza, bo przecież nie wiesz do końca, czy dobrze, dopiero po jakimś czasie, a niekiedy po latach widzisz, że obraz był fatalny, ale nie było przy tobie wtedy kogoś takiego jak ja jestem, który by powiedział, stary, to jest fatalne, weź to zobacz, to beznadziejne, nijakie, po co wokół tego tryptać, jak czasu szkoda, idźmy dalej. I po prostu tego. I dzisiaj ja na przykład odważnie to mówię, a co oni z tym zrobią, to już ich, jeżeli ufają, to i mam takiego jednego, dwóch ludzi, którzy ufają, nie? I to jest tego, i to jest fajne. No.